Cześć moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was, abyśmy wspólnie sprawdzili, co kryje w sobie pudełko cienistych ścieżek. To jest dodatek, na który bardzo dużo graczy czekało. Dodatek do gry Władca Pierścieni Podróże przez Śródziemie. Zanim jednak sprawdzimy, jakie mamy tam elementy, jakie nowości, jakie komponenty, zaproszę Was do zakładki Społeczność. Tam czeka na Was sonda. Pytam w niej, czy taki rodzaj szybkiego, krótkiego unboxingu z moim komentarzem oraz z pokazanymi wszystkimi elementami w grze Wam się spodoba, a więc dajcie mi koniecznie znać. Oczywiście recenzja cienistych ścieżek za jakiś czas pojawi się na kanale, a tymczasem sprawdzamy, co tu mamy nowego. Ok, zajrzyjmy więc do pudełka i sprawdźmy, co my tutaj mamy. Jak to zwykle w planszówkach, pierwsze, co nas będzie widać, to instrukcja. Jak wiecie, w przypadku Władcy Pierścieni mamy aplikację, a więc instrukcja jest tutaj niezbyt obszerna, tak naprawdę to zaledwie kilka stron. Pojawiają się tutaj też nowe kafle terenów, całkiem sporo arkuszy. I dla osób, które znają Władcy Pierścieni, tu będą takie tereny, które są już znajome, ale moje oko dostrzegło również takie nowe tereny i wiecie co? Z całą pewnością się tam wybiorę. Na tych arkuszach pomiędzy mapami widzicie również żetony. Część z nich to są żetony, które już też będziecie kojarzyli z podstawowej wersji gry, ale mamy również nowe. Pojawiają się też tutaj takie żetony terenów, te okrągłe. Mamy takie tereny jak pajęczyna oraz rumowiska. Ale są też kłody, wzniesienia, więc jakieś przeszkody oraz ukształtowanie terenu. I tutaj mamy taki pakiet żetonów, które nazywają się żetonami zepsucia. I właśnie za nimi kryje się nowa mechanika o tej samej nazwie. Kiedy bohater dostaje taki żeton, staje się zdeprawowany. No ale teraz sprawdźmy już miniaturki. Muszę przyznać, że jest ich całkiem sporo w tym dodatku. No i zacznę z wysokiego C, dlaczego by nie? Jegomość ze skrzydłami. Przyznam szczerze, że nie wygląda zbyt przyjaźnie. Ciekawa jestem, co może zrobić, żeby go zabić, jeśli w ogóle to się uda, ale z całą pewnością tego spróbuję. Tak, jego figurka zdecydowanie robi wrażenie. Dokładnie tak samo jak w przypadku podstawowej wersji gry, figurki bohaterów mają inny kolor, aby się odróżniały. Tak nam się prezentuje Eleonora. O, jest Gandalf i to jest postać, którą na pewno się wcielę, chociaż z całą pewnością spróbuję też innych. Muszę Wam przyznać, że bardzo fajnie i bardzo ciekawie wyglądają tutaj krasnoludy z tymi ich młotami, toporami, no i warkoczykami we włosach. Wiecie, kiedy elfy pojawiają się w grze, to są takie postaci, w które ja z całą pewnością chcę się wcielać. I na pewno Arwena jest jedną z nich. Myślę, że to jest pierwsza bohaterka, którą zagram. No ale zobaczmy, z jakimi wrogami jeszcze przyjdzie nam walczyć. Och, znowu pająki, jak ja nie znoszę pająków, szczególnie takich. Ale są też takie robale, tak jak w Dunie. Wyłażące gdzieś spod ziemi. No oczywiście, trolle. Orki są tutaj trochę inne. To znaczy wyglądają inaczej i myślę, że też będą miały inne statystyki, no ale to zobaczymy. No i tacy mroczni jeźdźcy, świetnie wyglądają te ich długie peleryny. Bardzo fajnie uchwycona dynamika. I
i oczywiście kolejne pająki. Muszę przyznać, że nie znoszę pająków, ale figurki zarówno wrogów, jak i bohaterów prezentują się naprawdę świetnie. Zerknijcie sobie jeszcze na plansze, czy te większe karty bohaterów. Ich układ jest dokładnie taki sam, jak w przypadku gry podstawowej i na odwrocie znajdziecie krótką historię i opis danej postaci. A na koniec jeszcze zerknijcie sobie na te małe karty, ich układ, ilustracje, to co nam dają. To są karty umiejętności, karty tytułów, karty umiejętności bohaterów, karty umiejętności ról, karty przedmiotów oczywiście i karty terenu. To rozszerzenie wprowadza nam 5 nowych ról. Będziemy mogli więc, wcielając się w bohaterów, przyjąć na przykład rolę zielarza, czyli takiej postaci, która leczy drużynę i pomaga wykonywać zwiad. Możemy być równie dobrze też awanturnikiem, jeśli mamy takie zapędy. To jest taki ryzykant, który wykorzystuje ciemność na swoją korzyść. Grając w podróże przez Śródziemie, nie trudno nie być podróżnikiem. Taka postać szybko się porusza i odkrywa kafelki i żetony. Mamy także rolę kowala, przypisaną do krasnoludów. Kowal zna nowe sposoby na wykorzystanie przedmiotów oraz przedmiotów pomocniczych. I jeszcze jedna, piąta rola, która nazywa się Mąci Woda. I to jest postać, która będzie manipulowała nie wodą, taliami, aby zwiększać szanse na sukces. Gandalf nosi wiele imion. Niektórzy zwą go Szarym Pielgrzymem, inni zaś Krukiem Burzy albo po prostu Gandalfem Szarym. Choć jest stary i zgarbiony, ci, którzy go nie znają, czują się niepewnie pod jego spojrzeniem i nie mogą oprzeć się wrażeniu, że wie więcej niż zdradza i widzi to, co chcieliby przed nim ukryć. Gandalf posiada moce wykraczające poza możliwości śmiertelników. Nie jest bowiem człowiekiem, lecz Istari. Jako członek Białej Rady dba, aby siły zepsucia i cienia nie urosły w potęgę. Wie, jak straszliwe mogą być konsekwencje, jeśli Rada zawiedzie. Przykład historii jednego z bohaterów w tym dodatku, czyli jak słyszeliście, Gandalfa. Tak właśnie prezentują się komponenty dodatku Cieniste Ścieżki do gry Władca Pierścieni Podróże przez Śródziemie. Recenzja niebawem. Tymczasem dzięki ogromne. Zapraszam Was serdecznie w czwartek rano na materiał i do sądy w Zakładce Społeczność. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.